Drodzy Państwo, chciałem kilka słów powiedzieć na temat działalności naszego stowarzyszenia na Podlasiu. Struktura Podlaska Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska działa zaledwie od 3 miesięcy. Celem takim nadrzędnym stowarzyszenia jest między innymi podejmowanie działań związanych z budowaniem otwartego, tolerancyjnego, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, dla którego priorytetem będzie życie w społeczeństwie szanującym prawa i godność każdego człowieka. Oczywiście są to bardzo górnolotne słowa, które trudno jest przekuć w konkretne działanie. Nie sposób zająć się całym spektrum kwestii, które zawarte są w tak szeroko określonym celu. Dlatego jako takie główne kierunki naszego działania widzimy współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, w celu realizacji wspólnych projektów i inicjatyw służących obywatelom i społecznościom lokalnym. Wspólnie mamy większą siłę działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście instytucje rządowe, tego typu jak Urząd Marszałkowski oraz samorządowe, wiele działają na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowują programy. Takie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi ma Podlaski Urząd Marszałkowski oraz miasto Białystok. Tego typu programy są również w wielu innych miastach Podlasia. Dlatego my chcemy się swoim działaniem wpisywać w te priorytety programowe konkretnymi działaniami. Dotychczas uruchomiliśmy punkt konsultacyjno-interwencyjny dla obywateli i organizacji pozarządowych. Dyżury są pełnione przez naszych przedstawicieli w każdy czwartek miesiąca w godzinach 16-18 w Białymstoku, w lokalu Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy Świętojańskiej. I między innymi celem tych dyżurów jest wsparcie administracyjno-prawne dla osób, których prawa człowieka bądź prawa obywatelskie zostały naruszone. Oczywiście osoby, których takie porady dotyczą, mają możliwości innego rodzaju, prawda? Ale wiele osób potrzebuje, są zagubione w tych kwestiach i potrzebują takiego wsparcia bezpośredniego. Również chcemy udzielać konsultacji dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Mamy takie doświadczenia i chcemy tym organizacjom pomagać. Przeprowadziliśmy również pierwszą edycję konkursu dla młodzieży szkół średnich i dzieci szkół podstawowych z językiem białoruskim i litewskim pod tytułem Podlasie Mozaika Wielokulturowości. Za chwilę nagrody w tym konkursie dla laureatów tego konkursu zostaną wręczone. Głównym zadaniem, głównym takim planowanym działaniem na 2014 rok jest przeprowadzenie dużej imprezy Podlaskiego Kongresu Dialogu Międzykulturowego. Pewne kwestie zostały już koncepcyjnie uzgodnione. Chcemy również przeprowadzić w niedalekim czasie przedsięwzięcie, które nazywa się Jesień Życia, mające na celu stworzenie pewnego pomostu międzypokoleniowego między dziećmi i młodzieżą, a ludźmi w podeszłym wieku. No i chcemy włączyć się w program miasta Białystok,
który się nazywa Białystok dla tolerancji. A zatem konkludując, kończąc swoje wystąpienie, głównym takim kierunkiem naszego działania w województwie podlaskim jest współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Zarówno jako nasza organizacja samodzielnie podejmować tego typu działania, jak i we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Chciałbym jeszcze powiedzieć, zachęcić Państwa do przystępowania do naszego stowarzyszenia. Tam jest miłe panie, siedzą przy stoliku, mają deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, jak również deklarację poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej wspierającej bezpośredni dotyk podstawowy. Można to zrobić w postaci elektronicznej, poprzez komputer, Pani pomoże, jak również bezpośrednio wpisać się na druki tychże deklaracji. Dziękuję.